Powiedzieć, że pewną serię żeśmy skończyli, bo z dotychczasowej historii to tutaj wszystkie spotkania zespół Termaliki przegrał. No dzisiaj zagraliśmy jak rasowy bokser. Nastawiliśmy się na grę z kontrataku, wiedząc, że przeciwnik bardzo ładnie operuje piłką. No i cieszę się bardzo, że po jednej z takich akcji zdobyliśmy gola. Myślę, że posiadanie piłki na pewno było na korzyść zespołu gospodarzy, ale nie posiadanie piłki decyduje o wygranych, a to, co jest w sieci. Myśmy mieli sytuacji kilka, jedną żeśmy szczelili, mogliśmy, grając w końcówce w przewadze, pokusić się o podwyższenie wyniku. Nie udało nam się, stąd nerwowa końcówka, ale, że tak powiem, z happy endem dla nas. Myślę, że zdobyte 3 punkty kosztem Miedzi powodują, że 16 punktów przewagi, jakie w tej chwili mamy nad tą drużyną, jest dystansem bardzo dużym i myślę, że będzie trudnym do odrobienia dla zespołu, który przed sezonem nie ukrywał swoich aspiracji ekstraklasowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przepraszam. Trener gospodarzy, pan Wojciech Stawowy. No ja przede wszystkim chcę pogratulować trenerowi i drużynie z Niecieczy zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Ważnym meczu, bo każde spotkanie ligowe jest ważne, istotne. Nie chciałbym się tutaj jak gdyby wdawać w taką polemikę, czy posiadanie piłki jest ważne i czy ono przynosi gole, czy nie przynosi goli. Wiem doskonale i każdy to wie, kto się piłką interesuje, że oczywiście ważne jest to, co jest w sieci, ale też jest ważne to, jaką drużyna przyjmuje strategię gry, jaki preferuje styl. On raz przynosi korzyści, raz nie przynosi takich korzyści, jakby się chciało. Nas dzisiaj jedna akcja indywidualna kosztowała utratę gola i utratę 3 punktów. Akcja indywidualna zawodnika z Niecieczy. No, daliśmy się tutaj bardzo łatwo ograć w tej sytuacji, którą sobie Nieciecza stworzyła w drugiej połowie. Natomiast no, ja gratuluję trenerowi takiego optymizmu, że 16 punktów jest trudne do odrobienia w sytuacji, kiedy jest jeszcze bardzo dużo meczy do rozegrania w tej rundzie, kiedy jest jeszcze cała runda rewanżowa. Oczywiście życzę Niecieczy wszystkiego najlepszego, żeby dalej punktowała. Natomiast my na pewno będziemy dalej gonić i uważam, że każda strata punktowa jest do odrobienia. Jeśli jest się profesjonalistą, to nie patrzy się na to, ile się ma punktów straty, tylko patrzy się na to, żeby każde najbliższe spotkanie zagrać jak najlepiej i wygrać. Także ja tego tak absolutnie nie interpretuję. Jest ta przewaga, bo jest, ale to jeszcze absolutnie niczego nie oznacza i może jak będę siedział w przyszłym sezonie na konferencji prasowej w Niecieczy, to coś na ten temat będę mógł więcej powiedzieć. Dziękuję.